Moi drodzy, poranek, zaczynamy od pakowania na sesję i przyszedł nasz bohater do naszego dziecka, ale no, na 4 godziny samego go jeszcze nie zostawimy. Jakie pampersy się obraził? Pampersów nie ma. Greckie przepyszne jedzenie, skosztuj i potem powiesz, czy smakowało. Dobrze, no. Skoczę sobie po małpkę, tylko do show, ale wiecie jaką małpkę. To się wytnie. Atrybuty na dzisiejszą sesję. Robimy sesję dla... Apart, tak jest. I tutaj robimy oczywiście sesję walentynkową. W sumie to jest taka moja pierwsza sesja, taka typowo... nie wiem, to jest komercyjna sesja? O, i zobaczymy jak się sprawdzę w sesji w nowym roku. Dobry start. Ma być ładnie, cukierkowo. Prawdopodobnie będę miał jakiś taki bordowy czy różowy garnitur, ale jeszcze tutaj kminimy nad koncepcją. Jak się czujesz w takim makijażu? Jestem jak z jakichś lat 90. Tak się czuję w tych włosach. Makijaż... Taka Lolita, no nie? Makijaż, wiecie, że ja się nie maluję praktycznie wcale. Jeżeli się maluję, to się maluję bardzo delikatnie, więc jeżeli jestem w takim full makijażu, czuję się jak nie ja. A jak ci się podobam w takiej piękna wersji? Piękna jesteś, tak. Ale zdecydowanie wolę cię taką naturalniejszą. Tak, delikatnie. Ja wiem, to zawsze jak widzisz taki mocny makijaż, to mówisz ładnie, ale zawsze lepiej jest bez. Tak. Teraz czas na ciebie. Jak się podobało? Super było, bardzo fajny dzień. Lecimy do Kolbiego, bo Adriana trzeba w końcu wypuścić do domu. Mieliśmy być o 12, jest już godzina 15, więc troszkę się przedłużyło. Więc ty do domu, ja jeszcze ogarnię sprawę na miasto, później wracam i idziemy na taką fajną kolację, trochę uroczystą, tak żeby sobie poświętować ostatnie rzeczy, które się u nas dzieją. Jak widzieliście w poprzednim filmie, regał stoi. Jest już minęło chyba z 2-3 dni, odkąd on sobie stoi, a nadal nic tutaj nie zostało uporządkowane, więc czas najwyższy się za to zabrać. I jeszcze przed porządkami pojechałam do Pepco, żeby kupić co nieco, gdzie po prostu te rzeczy mogłabym powsadzać. Dlatego zobaczmy, co tutaj jest. Regał nie jest za duży, więc nawet nie zmierzyłam sobie takich wysokości, nie wiedziałam jakie te kufry takie, albo takie pudełka mogę kupić. Te pudełka takie standardowe, kwadratowe są szerokie, a półka w regale jest dość, te półeczki są dość wąskie. Dlatego pierwsze co, wybrałam taki kuferek i on fajny jest to, że ma zamknięcie, więc mogę napakować tam rzeczy i chociaż tego nie będzie widać. I ten kuferek kosztował chyba z 20 zł dokładnie, myślałam, że troszkę więcej. 20 zł i niestety nie było ich więcej. W sensie wzięłam ostatni w tym kolorze. To jest taki, może tutaj tego nie widać, to jest taki bardzo jasny beż, więc na pewno będzie mi to pasował, bo mamy białe ściany. Toaletka jest taka lekko beżowa z czarnymi nóżkami, no i dlatego jest również czarny regał, żeby pasował do tych nóżek. Mamy takie pudełko, było tylko jedno w tym rozmiarze i te jest fajne, bo ma właśnie tą zatyczkę. Drugie pudełko jest takie samo, tylko jest mniejsze. Ono kosztowało 15 zł i tutaj nie ma zamknięcia. Wydaje mi się, że te zamknięcie powinno być, natomiast gdzieś mogło się w sklepie zagubić, bo tak jak mówię, to były dwie ostatnie sztuki w ogóle na sklepie, więc niestety tutaj już zatyczki nie mamy, więc może poustawiamy takie trochę większe rzeczy, jakieś szampony, odżywki, żeby też nie było tam w środku bałaganu takiego widocznego. Więc mamy pudełko mniejsze, niestety bez zamknięcia i mamy jeszcze takie okrągłe i one mają już tutaj taką... Nie wiem, jak to nazwać. Takie ala drewienko. Wolałabym coś w tym stylu, ale mówię, po prostu w tym Pepco, w którym byłam, nie dosyć, że były pustki straszne, chyba to były wyprzedaże, kolejki okropne i bardzo dużo rzeczy było już poprzebieranych. Nawet nie miałam z czego za bardzo wybierać, a zależało mi na czasie, nie chciałam jeździć, szukać gdzieś indziej, więc wzięłam na razie tylko to. Zobaczymy, ile w ogóle w to rzeczy się zmieści. Jak tutaj ten regał uporządkujemy, wtedy najwyżej zawsze coś można jeszcze dokupić. A to kosztowało 8 zł, także ja lubię Pepco i takie dufery z Pepco, bo one są tanie.
i zawsze można sobie jakoś tak uporządkować tymi właśnie organizerami, pudełkami i rzeczy. Jak już wiecie, jestem w czasie sesji, dokładnie zostały mi niecałe 2 tygodnie do wszystkich zaliczeń. Od 25 stycznia jestem wolna na miesiąc i dopiero zacznie się hardcore w drugim semestrze, kiedy będę się broniła. Natomiast o obronie jeszcze nie myślimy, nawet moja pani promotor napisała ostatnio maila, że jakby w ferie mam jeszcze odpoczywać, w ogóle nie myśleć o tym i dopiero do pracy się weźmiemy chyba... Ferie się kończą 20 lutego, a już 21 lutego mamy pierwsze spotkanie, dlatego o pracy nie rozmawiamy, o pracy nie myślimy, na to przyjdzie czas. Jestem w trakcie sesji, właśnie czekam na wyrenderowanie się kilku wizualizacji. Jeżeli jesteście ciekawi, jak w tym semestrze wyglądają moje zaliczenia, jakie mam przedmioty, co muszę oddać, to oczywiście dawajcie znać w komentarzu i wszystko Wam pokażę. Natomiast w ogóle dawno nie było tak, że mam więcej egzaminów niż projektów. Nie wiem, czy się cieszyć, czy nie. Zawsze projekty zajmują dużo więcej czasu, więc jakby jest to trochę na plus dla mnie. Mam w sumie tylko takie 2 większe projekty. Jednym z nich jest pawilon gastronomiczny, który powstaje przy moście Świętokrzyskim. Czy macie pana Miodowskiego? W moście Świętokrzyskim. Myślę, że mówię dobrze. Jest tam taki plac, który po prostu mieliśmy sami zaprojektować. Mieliśmy zaprojektować tam pawilon gastronomiczny. Ja zrobiłam go bardzo w swoim stylu i w sumie ja bym chciała do takiego pawilonu pójść, wypić sobie herbatkę, kawkę czy winko. Dlatego zobaczymy, czy panu również się spodoba mój pomysł. Pawilon się tworzy, robią się właśnie wizualizacje, muszę jeszcze dokończyć trochę rysunków technicznych i projekt będzie z głowy. A drugim takim ważniejszym projektem jest chyba akustyka. Jest to, projektuję salę kinową pod względem akustycznym. Ten projekt już wysłałam do oceny, natomiast nie wiem, czy on jest dobry. Ja i fizyka w ogóle nie idziemy ze sobą w parze, a powiem Wam, że przedmiot akustyka, mam wrażenie, że jest po prostu bardzo, ale bardzo podobny do fizyki. Są te wszystkie równania, to wszystko po prostu to nie jest dla mnie. Nie jestem matematyczna, nie jestem fizyczna, natomiast ten projekt zrobiłam. Czekamy na ocenę, zobaczymy, czy dobrze. Jeżeli będzie dobrze, to projekt z akustyki również mogę Wam pokazać. Nieprzyjemna część, czyli to, co się dzieje tutaj w szafkach. Tutaj to jest po prostu jakiś kosmos, kosmetyki leżą również na ziemi, leżą gdzieś tam na kartonach, dlatego czas się za to wziąć i czas to trochę uporządkować. Ja ogólnie bardzo dużo kosmetyków też oddaję, czy to swoim koleżankom, czy to rodzinie, mamie, babci, siostrze, po prostu wszystko wysyłam. To, czego nie używam, to co na przykład mi nie pasuje do mnie, a mimo to tych kosmetyków u mnie jest pełno. I to, co widzicie w mojej toaletce, to są naprawdę, nie wiem, z 20 podkładów różnych, korektorów, to wszystko, a ja nadal ulegam, nie wiem jak to się nazywa, nie chcę tutaj powiedzieć z błędem, ale chodzi mi o to, że nadal jak widzę na TikToku jakiś nowy kosmetyk, który jest po prostu wiralowy na TikToku, wiecie, Charlotte i takie różne rzeczy, to ja niestety ulegam tej presji i to kupuję, dlatego nie wiem, może dzisiaj jak będę to układała i zobaczę ilość rzeczy, którą posiadam, może to chociaż spowoduje, że zrobię stop na jakiś czas chociaż na zakupy. Chociaż ja tak zawsze mówię, a ciuchów też mam strasznie, strasznie dużo, dlatego czas zaplanować wyprzedaż i powiedzcie, czy wolicie wyprzedaż ciuchów na Vinted, czy wolicie wyprzedaż ciuchów może na jakimś Instagramie, gdzie Wam wygodniej. Wydaje mi się, że Vinted dla Was jest taka bezpieczniejsza opcja. W sumie dla mnie też, bo tam zawsze z Vinted fajne są rozliczenia, w sensie, że tam sprzedajecie ciuchy, oni sobie te pieniążki zostawiają i jak do Was dotrze rzecz ode mnie i zaznaczycie, że wszystko jest w porządku, to ja dopiero otrzymuję za to zapłatę. Więc wydaje mi się, że Vinted jest chyba taką najfajniejszą platformą na ten moment, gdzie można te rzeczy powystawiać. Nie zrobię tego teraz, na dniach na pewno, z tego względu, że właśnie mam te zaliczenia i mam bardzo dużo pracy na studia. Natomiast ferie mam miesiąc, więc wydaje mi się, że to będzie fajny czas po to, żeby uporządkować swoją garderobę. Dlatego oczywiście dam Wam znać, jeżeli do tego dojdzie, jeżeli rzeczy wszystkie powystawiam. Ja o rzeczy swoje naprawdę bardzo dbam, dlatego nawet rzeczy noszone przeze mnie wydają mi się, że są w cudownej formie, że nic się tam z nimi nie dzieje, dlatego mogą dostać drugie życie. I również posiadam na pewno jakąś część ciuchów jeszcze z metkami, dlatego na pewno za to również się wezmę.
wiem, czy pamiętacie, jak na poprzednim vlogu mówiłem wam o tym, że coś dużego się szykuje i jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy. Jeśli dojdzie to do skutku, to w danym momencie będę najszczęśliwszą osobą na tej planecie. I moi drodzy, dzisiaj jest ten dzień, ale nie jest to finalny dzień, także ja was ze sobą zabiorę na takie szybkie spotkanie, a kolejna wizyta w tamtym miejscu będzie już dłuższa. Także zapraszam i chodźcie ze mną. I tak jak mówiłem, szybka akcja, mamy to. No ja się cieszę niesamowicie, jeszcze po drodze Anię odebrałem i ona też jest wręcz w niebo wzięta, także nie pozostaje nam nic innego, tylko siakać. Tak, kolbuś. No, tak. A my od początku tego tygodnia zaczęliśmy catering i powiem wam, że jest to drugi catering, który mi smakuje, ale ty wczoraj miałaś taką sytuację niezbyt przyjemną. Powiedzcie mi, kto kradnie jedzenie? W sensie nie jestem pewna, czy ktoś mi je ukradł, natomiast przyszedł catering, ja sobie wybrałam przepyszne śniadanie, na które miałam ochotę, biorę spod drzwi, patrzę, a paczka była otwarta. I nie wiem, czy ona się, wiecie, czy ktoś ją otworzył, jak tutaj już stała, czy może dostawca był głodny w nocy rozwożąc i po prostu zabrał mi dwa posiłki. Tak. Nie wiem, co się wydarzyło, natomiast nie było to zbyt przyjemne i oczywiście mojego śniadanka już nie zjadłam. Mogę cię podnieść na duchu, że na pewno nie jesteś jedyna, której catering podkradziono i pewnie dalej niektórym znikają spod drzwi pudełka. Na TikToku ostatnio już jakiś czas temu widziałem, jak pewna dziewczyna zorientowała się, kto jej kradnie catering. I przy drzwiach tutaj do tego Judasza zamontowała taką malutką kamerkę i skubana złapała na gorącym uczynku sąsiada z naprzeciwka, także może u nas też trzeba taki system zamontować. Jeżeli właśnie chodzi o Fit Appetit, to u nich macie do wyboru codziennie aż około 10 dań na każdą opcję, czyli śniadaniowa, drugie śniadanie, przekąska, kolacja, podwieczorek, także naprawdę jest czego wybierać. Ja się bardzo cieszę, kiedy siadam do laptopa i faktycznie mogę tutaj powybierać sobie dania na cały tydzień. My w naszym przypadku obydwoje mamy dietę bezglutenową i bez nabiału, także zobaczymy, jak długo w niej przetrwamy, czy nie będziemy tęsknić za chlebkiem, ale jakieś takie tam... Weekendy będę sobie jadła jakieś takie świeże bułeczki, żeby się dopakować po całym tygodniu. Ale dla nas, dla moich jelit przede wszystkim, no to jest naprawdę zbawienie taka dieta. No ja też się dużo lepiej czuję bezglutenowo, natomiast nawet w weekendy możemy sobie po prostu sami piec coś takiego oczywiście zdrowszego. Tak. I sobie po prostu jakoś tam urozmaicać, bo specjalnie właśnie w weekendy diety nie wzięliśmy, żeby, wiecie, bo jak się je cały czas catering jeden, to po prostu może się szybko znudzić, natomiast jak sobie tak urozmaicicie, że weekendy sobie sami gotujecie, to na pewno jest dużo fajniej. Ty, moja kochana, teraz wybywasz na uczelnię, rozumiem, tak? Tak, i dopisać egzamin. Dobrze, jak zdasz egzamin, to czeka na ciebie nagroda za kilka dni. Nagroda? Jaka? Słuchajcie, kochani, dziękujemy za tego vloga, my się żegnamy, w sumie dawno się nie żegnaliśmy we dwójkę, zawsze się witamy i co? I widzimy się w kolejnym vlogu. Tak, w kolejnym, już się nie mogę doczekać. Ciao!